Cześć! Witamy Was w trzecim wydaniu Wiadomości Szkolnych. W składzie my trzy! Powitajmy naszą trzecią koleżankę. Cześć, jestem Vera. Zaprezentujemy Wam dzisiaj, co wydarzyło się w naszych szkolnych murach. Opowiemy też o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ej, a słyszałyście o tych zimowiskach z Bolszynku? No w końcu będą ferie! 18 grudnia w hali sportowej odbył się mecz piłki siatkowej, w którym udział wzięły dziewczęta z naszej szkoły oraz Świebodzińskiego Liceum. Mecz zakończył się zwycięstwem 2-0 naszych koleżanek. Następnego dnia grali również chłopcy, którzy pokonali Świebodzin również 2-0. Gratulujemy! Zimę! 20 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pod tytułem Magia Świąt, organizowanego przez panią wicedyrektor Joannę Korzeniewską. W konkursie wzięli udział uczniowie z okolicznych szkół. W ostatniej już klasy gimnazjum ze Zwolszynka, ale wszystko jest to w ramach jednego konkursu. Także Was bardzo serdecznie witam wraz z Waszymi opiekunami, którzy Was mobilizują do tej pracy. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Wynikom konkursu zaprezentowano świąteczne wydanie Wiadomości Szkolnych. Nagrodzonym gratulujemy! 21 grudnia w naszej szkole odbyły się jasełka zorganizowane przez panią Zytę Buchwald oraz uczniów. Występ zabierał w sobie elementy komiczne, przez co niejednokrotnie mogliśmy się uśmiać. Ej, a wiecie, że 13 stycznia odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Co ty gadać? No serio, i ty też możesz pomóc. No i pomogę. W Bolszynku, w Domu Kultury, odbędą się różne występy i licytacje. No idziemy! No idziemy, Mita! Że w Bolszynku, jak i w okolicznych miejscowościach, będą organizowane zimowiska? Nie, no co ty? No to już naprawdę dobre rozwiązanie. Chyba. Dobre rozwiązanie dla dzieci i młodzieży. Ale pamiętajcie o najważniejszym. Bezpieczeństwie. Ty no, my dopiero ze stoku wróciłyśmy. Wiesz, ile jest śniegu? Jaki szkos? No, opowiadajcie! No, w końcu odwiedziłyśmy Lolo Brigidę. Została dopiero co otworzona. Ale w tej szklarskiej porębie, tak? No tak. I w miarę jak się wyglebała, to sobie nawet nie wyobrażasz. Ale nic ci się nie stało? Tak, mnie kolano boli, że nie pytaj. Oj, winiary, winiary. Życzymy wszystkim miłych ferii, spędzonych w gronie rodzinnym oraz dużo wyjazdów i miłości. A my wracamy na stok. Dziękujemy za uwagę. Oglądaliście my trzy!